Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy niewiara to najgorszy grzech? Zapraszam. Film ten będzie kontynuacją serii, w której omawiamy cnoty w kontekście i pracy nad nimi, i pracy wychowawczej, i no, w ogóle zrozumienia zarówno tego, czym jest dana cnota, jak i tego, czym są konkretne grzechy. A więc dzisiaj cnota wiary. Pierwsza z pośród boskich cnót, cnót teologalnych, czyli tych cnót, które odnoszą się bezpośrednio do Pana Boga. O co chodzi w cnocie wiary? Cnota wiary jest to sprawność, bo każda cnota jest pewną sprawnością, czyli umiejętnością, która pozwala nam wykonać szybko i sprawnie jakiś dobry uczynek. A więc pewna sprawność, która pozwala nam uznać za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał. To, co Pan Bóg objawił, mamy na myśli objawienie Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Objawienie to mamy zapisane w księgach Starego Testamentu, w księgach Nowego Testamentu, jak również przekazane w przekazie ustnym. Pamiętamy, że Pan nasz Jezus Chrystus, gdy wysyła apostołów, to nie mówi im: idźcie i zapiszcie to wszystko w Piśmie Świętym, tylko mówi im: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc pierwszym nakazem jest nauczanie ustne. Tak się rozpoczyna nauczanie Kościoła i to, co apostołowie przekazywali w tych pierwszych latach nauczania, w pierwszych dziesięcioleciach nauczania, można powiedzieć, to oczywiście również jest dla nas źródłem objawienia i to nazywamy tradycją apostolską. A więc to, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał. Jeszcze jedno słowo a propos, co Pan Bóg objawił. Objawienie kończy się ze śmiercią ostatniego apostoła. To mamy na myśli, gdy mówimy o Bożym objawieniu. Wszystkie późniejsze objawienia nazywamy objawieniami prywatnymi i one nie mogą z definicji dodać nic nowego do tego przekazu. Czyli mamy to objawienie, czyli przekazanie pewnych informacji od Pana Boga, które mają ułatwić nam drogę do Niego, drogę powrotu do Niego. Tak Pan Bóg zdecydował, że ta droga, którą mamy do Niego wrócić, będzie wyglądała w konkretny sposób i ta droga wymaga pewnych dodatkowych informacji, jeśli chodzi przede wszystkim o te środki, które zostały ustanowione, Pan nasz Jezus Chrystus, sakramenty święte, msza święta i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mamy zawarte w Bożym objawieniu. Jeśli to jest dla kogoś kontrowersyjne, proszę kliknijcie sobie w nasz kanał playlisty Obrona Wiary i tam będzie sporo informacji takich, powiedzmy, wstępnie apologetycznych, gdzie widzimy, że Pan Bóg objawił to i to i tak dalej. Tutaj mówimy o tym tylko w kontekście takiego wstępu, jeśli chodzi właśnie o to, w co wierzymy, co jest tym przedmiotem wiary, w który mamy wierzyć. To, co Pan Bóg objawił. Mamy na myśli objawienie Starego Testamentu, Nowego Testamentu kończy się z objawieniem świętego Jana Apostoła. Wszystkie późniejsze objawienia są to nie przez przypadek właśnie nazywane przez Kościół objawieniami prywatnymi. Są to już tylko doświadczenia mistyczne pojedynczych dusz. A więc nic, co miałoby zmienić coś w tym przekazie, który był do tej pory. A więc przedmiotem wiary jest to, co zostało objawione do śmierci ostatniego z apostołów, czyli świętego Jana Apostoła. W ten sposób mamy jako tako wyjaśnioną pierwszą część, czyli jest to sprawność, która pozwala nam uznać za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, teraz to, co Kościół do wierzenia podał, czyli druga część tej definicji. A więc to Kościół jest tym dyspozytorem objawienia, tym, który ma przekazywać to objawienie. To wiemy z samego objawienia, to znaczy na przykład w Piśmie Świętym mamy tą informację, że Kościół jest filarem i podporą prawdy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi do apostołów, że kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi.
to apostołowie są wysłani jako ci, którzy mają iść i nauczać wszystkiego, co Pan Jezus im przekazał. To ich Pan Jezus przygotowuje przed swoją męką i później po swoim zmartwychwstaniu właśnie do tej roli. I oni oczywiście nie mają władzy nad tym, nad objawieniem w tym sensie, że mogą tutaj cokolwiek zmienić, tak jak mówi święty Paweł, chociażbyśmy my albo anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Nie mają władzy, żeby to zmieniać, ale mają władzę, żeby ostatecznie rozstrzygać, co faktycznie w tym objawieniu jest zawarte. To jest, można powiedzieć, ich główne zadanie. Pan Jezus każe Piotrowi, żeby ten pasł, te jego baranki, jego owce i jego baranki, mówi do apostołów, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane w niebie. To Kościół właśnie ma być filarem i podporą prawdy. I też apostołowie, gdy później idą w świat, ustanawiają biskupów, którzy mają właśnie strzec depozytu wiary. To święty Paweł, gdy pisze swoje listy do Tymoteusza, bardzo wyraźnie podkreśla, że jego zadaniem jest strzec depozytu wiary. To oznacza przekazywanie tej wiary w czystości, bronienie jej przed błędami. I ostatecznie, gdy pojawiają się jakieś kontrowersje, jak należy rozumieć jakieś prawdy wiary, jak należy rozumieć, jak to ostatecznie jest, wtedy to urząd nauczycielski ma rozstrzygnąć, co faktycznie zostało nam objawione. Widzimy pierwszy Sobór Jerozolimski, to znaczy ten pierwszy Sobór Powszechny, w ogóle on trochę tak zwany Sobór, bo wtedy nie mówiono jeszcze o tym spotkaniu jako o Soborze, które jest opisane w Dziejach Apostolskich, gdzie apostołowie się spotykają i postanawiają, że nie ma już potrzeby, żeby zobowiązywać pogan do tego, żeby zachowywali przykazania, które wynikają z prawa mojżeszowego. Jest to właśnie bardzo ważna decyzja, która wynika z pewnej refleksji teologicznej, z tego, co się w tej chwili dzieje. Wtedy objawienie jeszcze trwa. Apostołowie widzą, że Duch Święty już wstępuje na tych, którzy przyjęli chrzest. W zasadzie w pewien sposób wstępowanie Ducha Świętego jest nawet wcześniej, ale tutaj to nas nie teraz nie będzie zajmowało. Chodzi o to, że widzą, że tutaj ewidentnie Pan Bóg działa już w odniesieniu do tych pogan, oni przyjmują również, mogą przyjąć chrzest, mogą przyjąć Ducha Świętego przez sakrament bierzmowania. A więc nie ma powodów, żeby ich na nich teraz nakładać te ciężary, które wynikały z prawa mojżeszowego, o których sami apostołowie mówią, że one nawet dla nas były w praktyce za ciężkie, nie wystarczały do tego odkupienia, były ciężarem ponad miarę. Nie znaczy to, że nie dało się ich zachowywać, natomiast znaczy to, że ostatecznie oczywiście do oczyszczenia doprowadzić nie mogły i gdy już pojawia się ta pełnia prawdy, wtedy to, co mają zapowiadać, musi ustąpić. Apostołowie to postanawiają, to jest taki prosty przykład tego, jak Kościół jest tym filarem i podporą prawdy. Definiuje, co trzeba zrobić, co jest faktycznie w objawieniu zawarte. To samo dzieje się później przy następcach apostołów, to znaczy mutatis mutandis, zmieniając to, co zmienić należy, bo jednak za czasów apostołów to objawienie jeszcze trwa. Jest tutaj pewna różnica. Później w późniejszych wiekach następcy apostołów, biskupi będą się spotykali i będą rozstrzygali tak na takim soborze, co od zawsze w Kościele wszędzie było nauczane, czyli co należy do objawienia. I w przypadku takiego soboru papież daje ostatecznie pieczątkę, tak, potwierdzam jako ta ostatnia instancja. Każda instytucja potrzebuje ostatniej instancji, która będzie rozstrzygała te najważniejsze spory, żeby to w ogóle jakkolwiek mogło funkcjonować. No i mamy Kościół, który podaje do wierzenia to, co zostało objawione, który definiuje, co faktycznie zostało zawarte w objawieniu, a co nie, na podstawie tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym i tego, co Kościół Święty zawsze wierzył, zawsze i wszędzie wierzył. Oczywiście wierzyć należy na podstawie znaków wiarygodności. O tym mówiłem w zupełnie osobnych materiałach. Polecam na przykład materiał Czy ksiądz straci wiarę? Tam mówiłem o znakach wiarygodności, które skłaniają mnie i które powinny skłaniać katolików do tego, czy w ogóle ludzi, do tego, żeby wierzyć apostołom, żeby wierzyć Panu Jezusowi. Są pewne znaki wiarygodności, które wskazują na racjonalność, na roztropność podjęcia właśnie takiej decyzji. Zupełnie tak samo, jak, czy podobnie jak w naturalnych obszarach, gdy
uważamy, że na przykład w kwestiach fizyki kwantowej wierzymy temu, kto się tą fizyką kwantową zajmuje. Czyli mamy jakiś znak wiarygodności, on skończył jakieś tam uczelnie, ma jakiś dorobek naukowy i dlatego wierzymy mu w jakimś konkretnym obszarze. Oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, to znaczy naukowcowi wierzymy w tym obszarze, wiedząc, że nauka się rozwija, że mogą być różne tutaj teorie. W przypadku Kościoła w pewnym sensie podobnie, to znaczy księdzu wierzymy ze względu na to, że jest on obdarzony znakami wiarygodności, to znaczy studiował teologię, powinien wiedzieć, jak to zasadniczo działa. Nie wierzymy jednak w to, co ksiądz każdy pojedynczy powie od tak po prostu, jako od razu w całość objawienia, jakoby ksiądz był obdarzony jakimś takim charyzmatem nieomylności, tylko wierzymy mu dlatego, że ufamy, że faktycznie przekazuje to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał. Jeśli jakiś ksiądz przekazuje coś innego, to należy tą jego wiarygodność poddać w wątpliwość. Wracając do naszego pytania tytułowego, to znaczy, czy niewiara to najgorszy grzech? Przechodzimy do grzechów przeciwko cnocie wiary. Święty Tomasz wyróżnia cały szereg takich grzechów. Z jednej strony po prostu niewiara, którą on też później w pytaniach rozróżni, to znaczy w zarzutach, w odpowiedzi na zarzuty, rozróżni zwykłą niewiarę człowieka, który nie usłyszał o wierze i po prostu nie wierzy, od niewiary człowieka, który już w jakiś sposób odrzucił wiarę, która mu została przedstawiona w wystarczająco przekonywający sposób. W sposób, który jest dostateczny już dla rozumu, żeby ją przyjąć. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Bo jak najbardziej możemy mówić właśnie o niewierzącym człowieku, który po prostu wiary nie zna. I to może być nie tylko Bushman gdzieś tam w Amazonii, to jak najbardziej może być w naszych czasach również człowiek, który żyje w Polsce czy w innych częściach Europy. Jak najbardziej i myślę, że znam takie osoby, które wróciły ostatecznie do Kościoła, ale które na przykład mając właśnie tam 18 lat, znając Kościół posoborowy, który miejscami bywa bardzo nieracjonalny, który miejscami wchodzi bardzo mocno w taką protestancką wizję wiary, która nie jest uznaniem za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał, tylko jakimś takim uczuciem, zaufaniem, relacją i człowiek widząc nieracjonalność tego, co tam jest prezentowane, taki charyzmatyzm i emocjonalność. Człowiek, który jest nastawiony bardziej racjonalnie, jeśli chodzi o podejście w ogóle do rzeczywistości, może faktycznie uznać, że nie jest to po prostu zgodne z ludzkim rozumem, żeby tak działać. A skoro Pan Bóg nas rozumem obdarzył, to po to, żebyśmy się według Niego nim kierowali, żebyśmy według Niego nasze życie układali. I faktycznie myślę, że to jest możliwe, że taki człowiek w jakiś sposób od wiary odchodzi, dlatego że po prostu ta wiara, którą mu przekazano, nie odpowiada prawdziwej wierze. Jest w praktyce mniej lub bardziej fałszywą wiarą, fałszywą jej wizją. I być może taka osoba może wpadać w tą pierwszą kategorię, o której Święty Tomasz mówi, czyli prostej niewiary, wynikającej z tego, że wiara nie została mu odpowiednio przedstawiona. I oczywiście taki człowiek jest w trudnej sytuacji, bo myśli, że zna już katolicką wiarę, a jej tak naprawdę nie zna. I być może dotarcie do niego będzie jeszcze trudniejsze niż dotarcie do prawdziwego poganina, który jeszcze wiary katolickiej w ogóle nie zna. A także sytuacja człowieka, który znaje wypaczoną wersję, może być gorsza. Człowiek natomiast, który faktycznie poznał, rozpoznał w sposób wystarczający, że katolicka wiara jest prawdziwa. Ona została mu przedstawiona, ale on poznał, tu może być nie do końca właściwe słowo. Ona została mu przedstawiona w sposób wystarczający do tego, żeby móc poznać, ale on nie chce jej poznać i odrzuca ją. To zwykle odbywa się w ten sposób. Myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten scenariusz taki, że człowiek coś tam słyszy i widzi, że tu coś może być, ale ze względu na to, że nie chce
w to wchodzić, bo nie chce zmieniać swojego życia, nie wchodzi w to dalej, unika tego w jakiś sposób, unika rozważania, rozumowania w pewien sposób, jakby jego podejście, jego, powiedzmy, że w cudzysłowie, takie lenistwo, czy jakakolwiek inna taka motywacja nieściśle rozumowa, sprawia, że nie chce wejść w pewien tok myślenia, że unika pewnych rozważań, pewnych rozmyślań, unika wyciągnięcia pewnych wniosków. I taki człowiek odrzuca wiarę według świętego Tomasza, pomimo tego, że no być może to nie jest taki bezpośrednio, czy bardzo rzadko będzie to taki akt, że widzi, że to jest prawda. Człowiek widzi, że to jest prawda i mówi nie, bo nie chce zmienić mojego życia. Myślę, że tak to się bardzo rzadko odbędzie, tak radykalnie. A jednak myślę, że właśnie podobnie, tylko na stopniach takich wcześniejszych, człowiek po prostu nie będzie wchodził w pewien tok rozumowania po to, żeby na wszelki wypadek do tych wniosków nie dojść. I tutaj faktycznie, o ile ta pierwsza niewiara, ta niewiara człowieka, który nie zna wiary, według świętego Tomasza, ona w ogóle może jeszcze nie być grzechem. Będzie ona skutkiem grzechu, mówi święty Tomasz, skutkiem grzechu pierworodnego, czyli bo skutkiem grzechu pierworodnego jest błąd w naszym rozumie. Będzie to błąd, ale nie będzie to grzech. Natomiast grzechem staje się to wtedy, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie podejmuje decyzję, że nie będę tej prawdy szukał, że nie będę tej prawdy badał, że nie będę tutaj obiektywnie do tego podchodził, tylko podejdę do tego z jakimiś tam już takimi uprzedzeniami, żeby za bardzo w to nie wchodzić, bo to przecież nie może tak być, bo to przecież nie może tak być, bo przecież to coś tam i jeszcze jakoś tam człowiek sobie to zracjonalizuje, dlaczego nie chce w to wchodzić. I oczywiście taka niewiara jest grzechem i według świętego Tomasza to będzie jeden z najpoważniejszych grzechów, bo grzechy przeciwko cnotom teologalnym są tymi grzechami najpoważniejszymi właśnie dlatego, że kierują się one, że są teologalne, czyli że kierują się one na Pana Boga tutaj, że kierują się one przede wszystkim w pierwszej linii bezpośrednio na Pana Boga, a więc niejako bardziej Go dotyczą, dlatego grzechy przeciwko Nim są szczególnie perfidne, szczególnie złe. I tu zdarzały się takie komentarze pod poprzednimi materiałami ze strony ateistów, pewnych, powiedzmy w cudzysłowie, wiernych ateistów, to znaczy wiernych widzów naszego kanału, że no my uważamy, że ateista, pomimo tego, że żyje moralnie, to ciekawe, jak co to znaczy, żyje moralnie, jakby według jakiej skali, ale to co innego, że my uważamy takiego ateistę, który żyje, tak powiedzmy, jak przeciętny Polak, jak przeciętny Polak i katolik, żyje w ten sposób, a jednak uważamy go za gorszego od jakiegoś mordercy, dlatego że właśnie popełnia ten grzech. A więc ja bym zwrócił tutaj na to uwagę, że wydaje mi się zupełnie naturalnym, że tak spontanicznie nie wychodzimy z założenia, że ludzie trwają w grzechu niewiary. To znaczy, że ludzie odrzucają tą prawdę w sposób świadomy i dobrowolny. Myślę, że naturalnym jest, żeby spontanicznie wychodzić z założenia, że ludzie, którzy nie wierzą, nie znają wiary, że są w tej pierwszej kategorii, bo zgodnie z miłością bliźniego należy zakładać interpretację, najbardziej optymistyczną możliwą interpretację cudzych zachowań. Dlatego w pierwszej linii, gdy widzę osoby niewierzące, wychodzę z założenia, że wpadają w tą pierwszą kategorię, że nie znają wiary w stopniu wystarczającym, że może być dosyć trudnym im tą wiarę faktycznie przedstawić w stopniu teraz takim, który może ich do wiary doprowadzić, bo znają już jej fałszywą wersję i będą tutaj już pewne uprzedzenia. Z takiego założenia bym wychodził, co nie znaczy oczywiście, że faktycznie wszystkie osoby niewierzące w ten sposób niewierzące są, że nie ma w tym żadnej winy. Bez wątpienia jest dużo takich osób, które świadomie i dobrowolnie odrzucają prawdę z jakiegoś tam powodu, bo nie chcą się pod nią poddać, bo kosztowałoby to zbyt wiele, bo nie chcą się poddać pod pewne przykazania moralne, nawet jeśli konkretnie z jakimś, nie mają z jakimś jakiegoś problemu, to mogą mieć taki problem intelektualnej pychy, że nie chce się poddać pod te przykazania, które ktoś mi gdzieś tam z zewnątrz nakłada. To być może to jest grzech straszny, taki grzech intelektualnej pychy, niezdolność do tego, żeby poddać się w ogóle pod rzeczywistość, pod to, że coś nas tutaj ogranicza. Ale to w tym temacie na chwilę obecną wystarcza. Więc mamy według świętego Tomasza grzechy przeciwko wierze. Najpierw prosta niewiara, która w zasadzie nie jest grzechem, tylko jest błędem. Odrzucenie wiary, który jest już grzechem bardzo poważnym przeciwko wierze.
kolejne grzechy według świętego Tomasza, to herezja. Herezję święty Tomasz opisuje w sposób bardzo piękny. W sensie jest to bardzo takie realistyczne i moim zdaniem cenne spojrzenie. Mówi, herezja to wybór. Co to znaczy? Czy znaczy, że nie wolno wybierać, więc? Nie, wybór ma święty Tomasz na myśli. Heretyk wybiera sobie z Bożego objawienia, w co chce wierzyć, a w co nie chce wierzyć. To jest bardzo ważne i święty Tomasz mówi, że to jest straszny grzech przeciwko wierze, bo motywacją do przyjęcia prawd wiary nie jest to, że coś mi się podoba albo mi się nie podoba, coś mi się wydaje dobre albo nie wydaje dobre, tylko motywacją jest wiarygodność. Motywacją jest wiarygodność ostatecznie samego Pana Boga, który objawia, no i później Jego świadków, Pana Jezusa i apostołów. My otrzymujemy ten przekaz. Jeśli uznajemy, że ci świadkowie są wiarygodni, to po prostu przyjmujemy to świadectwo, które od Pana Jezusa otrzymaliśmy i nie mamy prawa wybierać sobie, co nam się bardziej podoba, a co nam się mniej podoba. No i klasycznym przykładem są tacy protestanci, którzy mówią, że nie, to co święty Paweł, co on napisał, to w ogóle nie jest Ewangelia Chrystusowa. Nie, nie, nie. To jest fascynujące. To znaczy, z jednej strony zachowują jeszcze listy świętego Pawła w większości przypadków w swoim Piśmie Świętym. Mają to w Piśmie Świętym, ale to już to nie jest tak. To już jest taki wczesny katolicyzm i to nie jest. To jest dokładnie to. To jest herezja. Wybór. Wybieram sobie, co mi się w tym pakiecie podoba, a co mi się w tym pakiecie nie podoba, ze względu na to, że jest to pakiet, który Pan Bóg sam nam daje i pokazuje nam, że to jest droga do zbawienia, no to jak sobie tam wybierzesz kilka punktów, a inne odrzucisz, to nie myślę, że to cię do celu doprowadzi. Więc herezja, czyli wybór, no wybieram, co mi pasuje z tego pakietu Bożego objawienia. Kolejny grzech podany według świętego Tomasza, przez świętego Tomasza, to apostazja, czyli odrzucenie wiary. Człowiek już poznał, że wiara jest prawdziwa i z jakiegoś powodu ją odrzuca. Tutaj może nam się to, czy będzie pewnie się to kojarzyło z aktami apostazji, czyli rzeczą już taką powiedzmy bardziej prawną i to znowu jest w takim konkretnym przypadku trudne moim zdaniem do oceny, czy ten człowiek, który dokonuje dzisiaj w Polsce XXI wieku aktu apostazji, czy on w ogóle kiedyś miał wiarę. Tak? To jest myślę, że pytanie, które należałoby sobie postawić. Tak jak mówiliśmy wcześniej o tym człowieku niewierzącym, który myśli, że wie, jak wygląda wiara chrześcijańska, ale tak naprawdę nie wie. Tutaj myślę, że spora część tych osób, które dokonują aktu apostazji, to są osoby, które faktycznie katolickiej wiary nigdy nie poznały. Nie wykluczam, że być może są osoby, które naprawdę z jakby całą taką perfidią, znając katolicką wiarę, jednak ją odrzucają, bo nie chcą się poddać pod jakieś przykazania, pomimo tego, że widzą, że one faktycznie są dobre i są od Pana Boga. Myślę, że to są bardzo wyjątkowe przypadki, ale teoretycznie jak najbardziej możliwe. Ostatnim grzechem przeciwko wierze, który przytacza święty Tomasz, jest bluźnierstwo. To może być dla nas zaskakujące, że bluźnierstwo jest traktowane właśnie jako grzech przeciwko wierze. Jak święty Tomasz definiuje bluźnierstwo? Mówi, to jest zanegowanie czyjegoś wyjątkowego dobra. A więc w sensie nieścisłym można by mówić nawet w odniesieniu do człowieka o bluźnierstwie. Na przykład, gdy jakiegoś wyjątkowo zdolnego, zasłużonego naukowca nazwie się idiotą, byłoby to tak w cudzysłowie, tak w tym sferze ludzkiej, takie bluźnierstwo właśnie, zanegowanie czyjegoś wyjątkowego dobra. No i oczywiście w odniesieniu do Pana Boga to jest szczególnie perfidne i to jest właśnie bluźnierstwo w tym sensie ścisłym, zanegowanie tego, który jest dobrem. Zanegowanie jakiegoś dobra w tym, który jest czystym aktem, który jest pełnią bytu, który jest najwyższym dobrem, to jest bluźnierstwo. No i oczywiście jest to grzech przeciwko wierze, w tym sensie, że neguje to coś, co jest nie tylko przedmiotem wiary, ale wszystkim w wierze, bo rozumiemy, że wiara, Bóg jest w wierze wszystkim, zarówno tym, który mówi, jak i tym, który uwiarygadnia, jak i tym, o którym się mówi, bo przecież treść objawienia to dotyczy przede wszystkim samego Pana Boga, a więc zanegowanie czegoś w Panu Bogu, jakiegoś dobra w Panu Bogu, no oczywiście to rozsypuje cały fundament wiary. To jest myślę, że zrozumiałe, że człowiek, który zarzuca Panu Bogu niesprawiedliwość, tak naprawdę atakuje wszystko w wierze, bo jeśli byłby Bóg niesprawiedliwy,
to go nie ma. To znaczy nie jest czystym aktem, nie jest pełnią bytu, a więc to tak naprawdę jest atak na samą zasadność, na samą wiarygodność religii. No i dlatego będzie to również taki atak, będzie swego rodzaju grzechem przeciwko wierze. Znowu, takie bluźnierstwo może wynikać z tej prostej niewiary. Nie jest to wykluczone, że człowiek właśnie widząc, mając wykrzywiony obraz wiary, to jest dosyć częsty przypadek w przypadku nawet takich aktywnych ateistów, gdy oni odnoszą się do jakichś protestanckich wizji wiary, tak? I krytykują, atakują Pana Boga, mając jakieś zupełnie wypaczone o nim pojęcie i myślą, że właśnie tak wygląda wiara, że na przykład właśnie, że Pan Bóg wymaga od człowieka, żeby on porzucił swój rozum i właśnie dokonał jakiegoś takiego nieracjonalnego skoku wiary. Niektórzy protestanci tutaj nawet przytakują. Jest taka strasznie śmieszna teoria protestancka. Znaczy nie to, że wszyscy protestanci tak wierzą, ale gdzieś ona się pojawia u tych amerykańskich fundamentalistów protestanckich, że Pan Bóg specjalnie stworzył świat w ten sposób, na przykład gwiazdy, i włożył skamieliny jakichś dinozaurów w ziemię specjalnie po to, żeby człowieka jakby wypróbować w ten sposób, czy bardziej będzie on wierzył swojemu rozumowi, czy bardziej będzie on wierzył jemu. Tak, no bo stwarzam świat i wprawdzie tak naprawdę został stworzony tam 6000 lat i żadnych dinozaurów nie było i ziemia jest płaska na przykład. Nie wiem, czy wszystkie te tezy u tych protestantów są obecne, ale załóżmy. I tylko stwarzam taką imitację, żeby to wyglądało inaczej, po to, żeby ci, którzy wierzą rozumowi, żeby ich sprowadzić na manowce. Oczywiście taki Bóg w ogóle nie byłby Bogiem, po prostu, nie byłby czystym aktem, nie byłby dobry, po prostu. Jeśli by stworzył nasz rozum jako naszą najwyższą władzę naszej duszy, czyli to, co jest w nas właśnie na jego obraz i podobieństwo, i jednocześnie stworzyłby go w ten sposób, stworzyłby świat w ten sposób, żeby on nas w błąd wprowadzał, to byłby okrutny i w jakiś sposób zaprzeczałby tutaj samemu sobie. Bo z jednej strony dawałby nam znaki wiarygodności, ale ci protestanci pewnie nie wierzą w znaki wiarygodności, które trzeba, rozumiem, zbadać. Dlatego pewnie tu jest ta różnica, że oni w ogóle uważają, że to jest gdzieś tam na poziomie, nie wiem czego, na poziomie jakichś emocji, uczuć, właśnie takiego zaufania, że po prostu Bogu musisz zaufać ponad wszystko inne, bo gdyby uznali, że człowiek właśnie rozumem musi odczytać znaki wiarygodności, żeby uwierzyć, no to wtedy tutaj z jednej strony rozumem trzeba uznać, a z drugiej strony nie wolno za nim iść. Trzeba iść i nie trzeba iść. I jak rozstrzygnąć? No dosyć szalone, ale to wynika takiego zupełnie innego podejścia do antropologii, do wizji człowieka, gdzie rozum tam wcale nie jest czymś wartościowym, gdzie człowiek właśnie musi działać na poziomie nierozumnym. No i dlatego też duża część takich zainspirowanych, powiedzmy, amerykańskimi chrześcijanami, amerykańskimi protestantami ateistów argumentuje właśnie o religii jako o czymś takim stricte uczuciowym i antyracjonalnym i często przenoszą to nawet właśnie w Polsce na polski grunt, gdzie jest zupełnie inaczej, choć też oczywiście mamy w współczesnym modernizmie, oczywiście też jest pewna antyracjonalna tendencja, więc trochę to gdzieś tam się wpasuje, no ale nie na tyle, żeby to miało faktycznie sens. Te materiały miały na celu w dużej mierze ułatwić nam rachunek sumienia, ułatwić nam samo wychowanie w kontekście cnót, dlatego nie mogę skończyć tego materiału tylko na takich kwestiach apologetycznych, bo w zasadzie nie o to tutaj w pierwszej linii chodziło, a więc spójrzmy przede wszystkim na nas i zastanówmy się w kontekście cnoty wiary, czy my faktycznie wierzymy tak, jak Pan Bóg tego od nas oczekuje. Czy my faktycznie wierzymy w to, co Pan Bóg objawił, a Kościół nam do wierzenia podał? Czy my wiemy, co Kościół nam do wierzenia podał? Czy my znamy nasz katechizm? To jest pierwsza fundamentalna sprawa. Czy znamy nasz katechizm? Jeszcze raz powtarzam, moi drodzy widzowie, jeśli jesteście dorosłymi katolikami i nie przeczytaliście jeszcze żadnego katechizmu, to zróbcie to jak najszybciej. To jest kwestia życia i śmierci, to jest kwestia cnoty wiary, bo jak możemy mówić, że mamy cnotę wiary, kiedy nie wiemy, co nam Kościół do wierzenia podaje. A więc katechizm, pierwsza sprawa. Jeśli już czytaliśmy jakiś jeden taki, powiedzmy, podstawowy katechizm, na przykład katechizm kardynała Gaspariego, to przeczytajmy apologetyczny katechizm księdza Gadowskiego. Wrócił do Tedeum, zachęcam do zakupu, albo
obronę wiary katolickiej biskupa Pelczara. Również bardzo wartościowa publikacja. Te apologetyczne katechizmy mają też tą zaletę, że one wyjaśniają te znaki wiarygodności. No bo skoro mamy mieć tą cnotę wiary, to z jednej strony musimy wiedzieć, znać tą treść objawienia, z drugiej strony musi faktycznie ta cnota wiary wynikać, jeśli ma ona być cnotą, czyli czymś, co jest rozumne. Jeśli ma być tą cnotą, to znaczy, że musimy te znaki wiarygodności faktycznie w pewnym stopniu rozpoznać, stosownie do naszego stopnia wykształcenia. Ale tutaj naprawdę ten, czy to na początku zwykły katechizm, czy dla osób, które już go znają, ten apologetyczny katechizm naprawdę tutaj bardzo może pomóc. I być może jest to jeden z głównych powodów, dlaczego Kościół tak bardzo upadł, jak upadł, że katolicy swojej wiary nie znali, że nie potrafili stawić oporu w odpowiednim momencie, bo nie znali swojej wiary, bo właśnie wiara pozwala nam, znajomość wiary pozwala nam się w każdej sytuacji odpowiednio zachować. To wiara z jednej strony pozwoli nam uniknąć modernistycznych pułapek zmiany religii, bo człowiek, który zna treść objawienia, doskonale wie, że nie można tak po prostu wiary sobie zmienić. Z drugiej strony, jeśli znalibyśmy katechizm, potrafilibyśmy rozpoznać, że prywatne objawienia są czymś bardzo niebezpiecznym, to znaczy bardzo łatwo mogą doprowadzić do błędów w wierze. I gdyby polscy katolicy znali katechizm, to nie mielibyśmy fenomenu księdza Natanka, albo inaczej, ksiądz Natanek nie skończyłby tak, jak skończył, czyli jest na drodze w tej chwili do tego, żeby założyć własny, taki w cudzysłowie pentakostalny kościół, to znaczy własną wersję chrześcijaństwa bazującą na nowych, prywatnych objawieniach. Odchodzi od tradycji kościoła bardzo wyraźnie, idąc za jakimiś tam prywatnymi objawieniami. A więc i te modernistyczne szaleństwa, i te objawieniowe szaleństwa, to wszystko tego wszystkiego można by uniknąć, gdyby katolicy znali wiarę. A więc nie ma żadnej wymówki. Katechizm trzeba studiować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.